Cześć, ludzie z internetu, z tej strony Marcin. W tym tygodniu rozpoczął się proces Kyla Rittenhouse'a, nastolatka z Illinois, który w ubiegłym roku, podczas zamieszek w miejscowości Kenosha w Wisconsin, zastrzelił dwie osoby, a jedną ranił. Chłopak odpowiedział na ogłoszenie na Facebooku, które wzywało: tu cytat amerykańskich patriotów do obrony lokalnych biznesów przed bandytami. Koniec cytatu. Siedemnastolatek uzbrojony w nielegalnie posiadany karabin Air-15. Pojechał do Kenosha, gdzie spotkał się z innymi ludźmi, takimi jak on, Vigilantis, samozwańczymi stróżami prawa. I właśnie nie tyle o Kyleu Rittenhouse'ie, co o kulturze Vigilantis chciałem dzisiaj z wami pogadać. Na początek wyjaśnijmy jedno. Podczas protestów po postrzeleniu w Kenosza czarnoskórego mężczyzny przez policjanta dochodziło do podpaleń samochodów i dewastowania budynków. Rittenhouse nie bronił jednak własnego domu czy rodzinnego biznesu. Kyle Rittenhouse nie pochodzi nawet z Kenosza. Z innymi uzbrojonymi mężczyznami, których poznał przez internet, chciał rzekomo bronić komisu samochodowego i stacji benzynowej, ale ostatecznie odłączył się od grupy. Z jakiegoś powodu zaczął samodzielnie chodzić po ulicach z karabinem szturmowym na ramieniu bronią, którą kupił mu starszy kolega, w dodatku nielegalnie, bo Rittenhouse był za młody na posiadanie broni nawet według takiego wyjątkowego, liberalnego amerykańskiego prawa. Z tej właśnie broni podczas chaotycznej konfrontacji zastrzelił dwie osoby, mimo to jest wielu ludzi, którzy go usprawiedliwiają i szukają argumentów, aby uzasadnić, że działał w samoobronie. Taka jest zresztą linia obrony jego adwokatów. Z podobnymi komentarzami spotkałem się także na profilu Facebookowym Ameryki dla zaawansowanych. Swoją drogą, jeśli jeszcze nie obserwujecie tego profilu, to nie zapomnijcie tam wpaść. House złamał prawo? Być może, ale to przecież drobiazg w kontekście tego, że działał w dobrej wierze broniąc niewinnych ludzi i porządku publicznego, walcząc ze złem i chaosem. Prawdziwa, tragiczna postać vigilanti. Vigilant po angielsku oznacza czujny, baczny, uważny. Vigilanti to człowiek, który stawia sobie za cel walkę z niesprawiedliwością za wszelką cenę. Czasami musi przy tym samemu złamać prawo czy normy społeczne, jeśli powstrzymują go one przed osiągnięciem wyższego celu. To, jakie prawa można złamać, jest subiektywnym wyborem samozwańczego stróża porządku. Skrajnym przypadkiem działalności Vigilantis są samosądy. Vigilantis to nie tylko filmowi bohaterowie, jak Batman, Robin Hood czy Deadpool. To też Jack Idima, były żołnierz, który po atakach z 11 września pojechał do Afganistanu, gdzie na własną rękę łapał i torturował ludzi, których uważał za terrorystów. Albo Guardian Angels, oddział ochotników, którzy walczą z przemocą i przestępczością na nowojorskich ulicach. Ale to też Kenosha Guard, grupa zbrojna, na wezwanie której odpowiedział Rittenhouse. Kiedy pojawiają się w społeczeństwie vigilanty? Wtedy, kiedy ludzie uważają, że służby, a szczególnie policja, prokuratura i sądy działają albo zbyt wolno, albo są zupełnie nieskuteczne. Jednym słowem, kiedy obywatele nie ufają organom ścigania oraz wymiarowi sprawiedliwości. Jeśli pojawiają się zwykli ludzie, którzy chcą łapać przestępców bądź zapobiegać przestępstwom, to nie jest to powód do dumy, tylko oznaka dużego systemowego problemu. Tym bardziej, że jak wspominałem, vigilantes, wręczając policję, prokuraturę i sądy, arbitralnie decydują o tym, które przepisy i regulacje są warte, aby się do nich stosować, a które są tylko i wyłącznie przeszkodą w skutecznym działaniu. Dokładnie jak w przypadku zdarzeń z Kenosza, gdzie vigilantes przebywali na ulicach pomimo ogłoszonej godziny policyjnej. Oni po prostu uznali, że zakaz wychodzenia z domu obowiązuje tylko i wyłącznie demonstrantów. Czasami nieskuteczność bądź opieszałość organów ścigania jest wymyślonym pretekstem, ale czasami to jest rzeczywiście prawdziwy problem. Przykładem może być tutaj grupa vigilantis, która działała w Kalifornii w połowie lat 70. pod nazwą Lavender Panthers, lawendowe pantery. Została ona stworzona przez kaznodzieję geja, który chciał bronić społeczności LGBT przed przemocą i prześladowaniami, a te były wtedy w Ameryce na porządku dziennym. Policja umywała ręce i odmawiała pomocy gejom i lesbijkom, więc uzbrojony w dubeltówkę pastor postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Historia lawendowych panter jest jednak dość krótka. Grupa została rozwiązana po roku, po tym kiedy jej członkowie potraktowali dość brutalnie kilkunastolatków, którzy rzucali balonami napełnionymi wodą w gejowski bar w dzielnicy Castro w San Francisco ale istnieje jeszcze inne wyjaśnienie fenomenu vigilantis niż bezczynność policji w obliczu jawnej niesprawiedliwości. Grupy samoobrony, a właściwie ludzie, którzy są tak postrzegani, to niestety często jednostki, które nie tyle bronią prawa, co szukają pretekstu, aby wyjść poza jego granice albo zwyczajnie je złamać. To ludzie, którzy szukają podziwu w taki najbardziej pierwotny sposób, chcą sobie zapewnić szacunek innych przy pomocy siły. Członkowie zbrojnych milicji, którzy paradują po ulicach w kamizelkach taktycznych, z karabinami w dłoniach, obwieszeni magazynkami od stóp do głów. Jest w tym jakiś pierwiastek amerykańskiego kultu broni. Noszenie karabinu czy wymachiwanie pistoletem jest nie tylko zgodne z prawem w Ameryce, ale to też w niektórych środowiskach wręcz powód do dumy. Ale warto zwrócić uwagę, że ci uzbrojeni vigilantis, którzy tak chętnie stają z karabinami naprzeciwko demonstracji Black Lives Matter albo tropią Antifę, na co dzień zupełnie nie zajmują się obroną społeczeństwa i pomaganiem wymiarowi sprawiedliwości. Nie patrolują niebezpiecznych osiedli w nocy, nie stoją przy szkołach, w pobliżu których kręcą się dilerzy narkotyków, nie są działaczami Straży Sąsiedzkich. Bo to jest nudne i w zasadzie mało romantyczne zajęcie, prawda? Współcześni vigilanti z reguły pojawiają się tam, gdzie jest szansa na rozróbę, albo tam, gdzie mogą wyeksponować swoje śmiercionośne zabawki, a być może nawet ich użyć. Wystarczy zresztą posłuchać tego, co sami mówią. W Stanach Zjednoczonych jest taka słynna fraza, mantra: Exercise Second Amendment Rights. Co znaczy po prostu. Korzystam z prawa przyznanego przez drugą poprawkę do konstytucji, czyli prawa do posiadania broni. Tak najczęściej odpowiadają ludzie zapytani o to, dlaczego świecą bronią w sytuacjach, kiedy prowadzi to do eskalowania napięcia. Korzystam tylko z mojego konstytucyjnego prawa. Drugą częścią tej samej mantry jest zdanie, moje prawa nie kończą się tam, gdzie zaczynają się czyjeś uczucia. Mówił tak na przykład w wywiadzie dla The New York Times Kevin Matheson, twórca facebookowego wydarzenia, na które odpowiedział Kyle Rittenhouse, organizator zbrojnej grupy, która miała bronić lokalne biznesy w Kenosza przed dewastowaniem. No ale był tylko jeden problem. Nikt go o to nie poprosił. It, Czy any, którykolwiek z, z właścicieli biznesów to poprosił to? cię o pomoc albo ochronę? Nie zostałem bezpośrednio poproszony przez nikogo, aby kogokolwiek bronić. Do tego dochodzi jeszcze perspektywa rasowa. Samozwańczy stróża prawa z bronią pojawiają się często w pobliżu demonstracji Black Lives Matter. Członkowie zbrojnych milicji to z reguły biali faceci. Nie zawsze oczywiście, ale w znakomitej większości. I kiedy powołują się na konieczność obrony przedmieść, które są sercem i duszą Ameryki, to w zawoalowany sposób mówią o konieczności obrony białego status quo. W Stanach Zjednoczonych w metropoliach mieszkają głównie czarnoskórzy i latynosi, zaś biali przeważają. Na przedmieściach. To naprawdę nie jest przypadek. Kyle Rittenhouse także został przyłapany na pokazywaniu znaku White Power, kiedy spędzał swoje 18 urodziny w barze w towarzystwie prawicowych ekstremistów. Obrońcy Rittenhouse'a, mówię tutaj zarówno o jego prawnikach, jak i o internetowych kibicach, podkreślają, że zastrzeleni przez nastolatka mężczyźni byli przestępcami. To prawda. Jeden z nich został skazany w wieku 18 lat za molestowanie seksualne nieletnich chłopców, a drugi za przemoc domową i kilka pomniejszych wykroczeń. I tutaj mamy znowu element mitu vigilanti. Przestępca, szczególnie tacy, którzy krzywdzili dzieci albo najbliższą rodzinę, rzadko wzbudzają współczucie, częściej od razu, co jest nawiasem mówiąc całkowicie zrozumiałe. I w kulturze masowej często znajdują się na celowniku samozwańczych w prawa. Problem polega na tym, że Rittenhouse, kiedy naciskał spust, nie wiedział, że ma do czynienia z przestępcami. W dodatku z byłymi, bo obaj odsiedzieli za swoje czyny w więzieniu. Więc w ich przypadku wymiar sprawiedliwości akurat całkowicie sprawnie zadziałał. Argument, że nastolatek rozprawiał się z przestępcami, chwieje się w przypadku trzeciego z postrzelonych przez niego mężczyzn. Gage Grosskreutz, który jako jedyny przeżył, chociaż ledwie udało mu się uratować rękę, nie jest przestępcą, jest licencjonowanym ratownikiem medycznym, który pomagał ludziom poszkodowanym podczas demonstracji. Nie jest grzecznym chłopcem, ale trudno go też nazwać przestępcą na pewno niebezpiecznym przestępcą. Owszem, był zatrzymywany przez policję ale nigdy nie został o nic oskarżony, ani tym bardziej skazany. Raz dostał grzywnę za posiadanie broni po pijaku. Ma na koncie kilka mandatów za drobne wykroczenia. Podczas konfrontacji z Rittenhouse'em miał w ręku pistolet. Z tą różnicą, że on akurat, w przeciwieństwie do nastolatka, posiadał broń legalnie i tej nocy jej nie użył. Grosskreutz nie został nawet oskarżony o jakiekolwiek przestępstwo albo wykroczenie podczas protestów w Kenosza, Tak jak plądrowanie sklepów czy podpalenia. Co więcej, Gross pozwał miesiąc temu władze miasta i hrabstwa Kenosza, a także kilku funkcjonariuszy lokalnych organów ścigania twierdząc, że nie tylko tolerowali oni obecność skrajnie prawicowych milicji, ale wręcz zachęcali vigilantis do pomocy w utrzymywaniu porządku. Gross twierdzi, że policja dała uzbrojonym grupom, tutaj znowu cytat, licencje na sianie zamętu i zadawanie obrażeń demonstrantom. Ja osobiście widzę zupełnie inny problem w tak bliskiej współpracy policji z uzbrojonymi bojówkami oraz indywidualnymi vigilantis i pozwólcie, że posłużę się tutaj znowu przykładem Rittenhouse'a. W internecie można znaleźć nagranie, na którym policjant podaje nastolatkowi butelkę wody i dziękuję mu za pomoc. Doceniamy to, co robicie chłopaki, naprawdę – mówił policjant. Społeczna pomoc stróżą prawa, której szczególnym przypadkiem jest powoływanie cywilów na zastępców, którzy w określonych sytuacjach mogą wykonywać pewne czynności policyjne, czyli tzw. Tak deputizing, ma w Stanach Zjednoczonych długą tradycję. Wszyscy chyba widzieliśmy to w, w westernach. Szeryf musi stawić czoła bandytom, którzy mają przewagę liczebną, szuka pomocy wśród cywilów. Opiera się na tym na przykład fabuła westernowej klasyki, jak. Siedmiu wspaniałych, gdzie główny bohater rekrutuje kowbojów, aby bronić wioski przed meksykańskim gangiem. W doktrynie prawnej takie działanie nazywa się posse comitatus. Prawie wszystkie amerykańskie stany dają lokalnym służbom porządkowym, głównie szeryfom, uprawnienia do powoływania zastępców wśród ludności cywilnej. Pomijając rasistowski rodowód samego prawa, o tym innym razem, miało to może jeszcze jakiś sens na przykład na dzikim zachodzie, kiedy stróżów prawa było niewielu i nie było skąd ściągnąć posiłków w razie konieczności. Obecnie, kiedy na policję są przeznaczone gigantyczne pieniądze. Średnio między 30 a 40% budżetów miejskich to jest całkowity przeżytek prawny. Rzecz w tym, że podczas protestów w Kenosza było wystarczająco dużo policjantów. Biuro szeryfa ściągnęło posiłki z innych hrabstw. Na pomoc przyjechali policjanci stanowi oraz Gwardia Narodowa. Miejscowy szeryf, David Beth, nie rozważał powoływania zastępców, ani tym bardziej korzystania z pomocy vigilantis, bo tutaj znowu cytat, Problem związany z tą grupą jest taki, że ci ludzie doprowadzają do konfrontacji. Jedna osoba do mnie zadzwoniła i zapytała, dlaczego nie powołuje na zastępców ludzi, którzy mają broń i mogą patrolować ulicę w Kenosza. A ja na to, o cholera, nie ma mowy. Ale wbrew woli szeryfa, policjanci nie tylko przymykali oczy na obecność vigilantis, ale wręcz poklepywali ich przyjaźnie po ramieniu, sugerując, że patrolowanie ulic, ochrona prywatnej własności czy utrzymywanie porządku to także odpowiedzialność samych mieszkańców. Wyobraźcie sobie sytuację, w której to samo robią na przykład strażacy. Zamiast gasić pożar, zachęcają zwykłych ludzi, aby poszli w ogień, a sami stoją z boku i rozdają wodę. Albo wyobraźcie sobie chirurga, który przeprowadzając operację pozwala, aby narzędzia podawał mu niewykwalifikowany wolontariusz albo żołnierza, który wysyła w bój cywila, podczas gdy sam bezpiecznie zajmuje się ładowaniem magazynków poza linią frontu. No przecież to jest szaleństwo. Kyle Rittenhouse jest najlepszym dowodem, że doszło do obłąkanej sytuacji, w której role zostały niebezpiecznie odwrócone. Jeśli nastolatek chciał już koniecznie pomóc stróżom prawa, znowu mam wątpliwości, ale załóżmy, że tak było, to właśnie on powinien przynosić butelki z wodą i robić policjantom kanapki. On albo jakikolwiek inny cywil. Kyle Rittenhouse jest w jakimś sensie ofiarą niekompetencji policjantów, którzy, widząc dzieciaka z karabinem, podają mu wodę, zamiast wytarmosić go za ucho i zadzwonić po matkę. Jest to tym bardziej niemoralne, że gdyby to policjant w podobnej sytuacji zastrzelił dwie osoby, a trzecią ranił, prawdopodobnie nie doszłoby nawet do procesu. Prokuratura nie postawiłaby nawet aktu oskarżenia. Policjanci są w Stanach Zjednoczonych pod specjalną ochroną, która powoduje, że karanie ich za takie przewinienia, jak przekroczenie uprawnień, albo zranienie, czy nawet pozbawienie życia na służbie, graniczy z cudem. Jeśli osoba stojąca naprzeciwko funkcjonariusza ma broń, właściwie to jest niemożliwe, aby oskarżyć policjanta o morderstwo. A nawet jeśli zatrzymany nie ma broni, to prokuratura z reguły daje wiarę stróżowi prawa, który mówi, że obawiał się po prostu z jakiegoś powodu o swoje życie. Jak rzadkie są sytuacje, kiedy funkcjonariusze trafiają przed sąd? Sporadyczna. Według jednej z ogólnie dostępnych statystyk, między 2008 a 2014 rokiem przeciwko policjantom, którzy użyli broni na służbie, toczyło się 10287 postępowań. Zarzuty postawiono tylko 110 policjantom, z czego skazanych zostało tylko 42. Najlepszym przykładem jest tutaj policjant, od którego wszystko się zaczęło w Kenosha. Oficer Rustin Szeski podczas próby zatrzymania siedmiokrotnie strzelił do Jacoba Blake'a, kiedy ten był odwrócony do niego plecami. Blake miał przy sobie nóż i to wystarczyło prokuraturze, aby usprawiedliwić całkowicie działania policjanta. Sprawa nie dotarła nawet do sądu. Widać więc, że amerykańscy funkcjonariusze cieszą się olbrzymią ochroną prawną. Dlatego sytuacje, kiedy przymykają oczy na obecność uzbrojonych cywilów są zwyczajnie niemoralne. I to jest jeden z największych problemów z subkulturą vigilanti. Samozwańczy stróża prawa myślą, że pomagają organom ścigania, podczas gdy w najlepszym razie komplikują sytuację, a w najgorszym razie policja zwyczajnie się nimi wysługuje. Kolejny problem z vigilantis jest taki, że oni po prostu nie są wyszkoleni do wykonywania policyjnej roboty. To, że ktoś potrafi posługiwać się bronią, że potrafi strzelać, nie oznacza, że może patrolować ulicę, a jego obecność powoduje, że jest bezpieczniej. I znowu mogę się tutaj posłużyć przykładem Rittenhouse'a. Tragiczne wydarzenia rozpoczęły się od konfrontacji tego nastolatka z Josephem Rosenbaunem. Nie był to demonstrant czy bojownik Antify, tylko bezdomny mężczyzna zmagający się z depresją i chorobą dwubiegunową, który kilka godzin wcześniej Wyszedł ze szpitala psychiatrycznego, gdzie trafił po próbie samobójczej. Rittenhouse nie potrafił rozpoznać, że ma do czynienia z osobą chorą psychicznie, ani tym bardziej nie wiedział, jak się zachować w konfrontacji z takim człowiekiem. I to jest kolejny dowód, że działania vigilanty z reguły przynoszą więcej szkody niż korzyści. Jasne, zdarzają się wyjątki, ale bardzo rzadko, a jeszcze rzadziej są to ludzie, którzy porządek zaprowadzają z bronią w ręku. Oglądałem niedawno serial dokumentalny pod tytułem The Pharmacist o aptekarzu z małego miasteczka w Luizjanie, który rozczarowany bezczynnością lokalnej policji najpierw wytropił morderca swojego syna, a następnie, bardziej skutecznie niż FBI i DIA razem wzięte, prowadził krucjatę przeciwko masowemu przepisywaniu przez lekarzy opiatów. Ale trzeba sobie jasno powiedzieć, vigilantis to w większości przebierańca. Amatorzy, którzy najczęściej przez nikogo nie proszeni, zgrywają bohaterów i popełniają amatorskie błędy, często tragiczne w skutkach. To jednak romantyczny mit, który działa na wyobraźnię wielu ludzi, a szczególnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest to swoista subkultura. I wystarczy, że wśród członków ławy przysięgłych, która decyduje o winie albo niewinności Kyla Rittenhouse'a, znajdzie się chociaż jeden człowiek, który uważa, że branie sprawiedliwości we własne ręce jest w porządku i nastolatek wyjdzie na wolność. A to tylko rozochodzi innych, aby pójść w jego ślady.